Cześć, tu Madzie, witajcie w kolejnym odcinku z serii Skyblock na serwerze HitCraft. Ja stoję sobie tutaj dzisiaj przy skrzyniach, bowiem ostatnio się w końcu dowiedziałam, gdzie jest drzewiec. No i stwierdziłam, że wam to pokażę. No, o, odpowiedź została wyczyszczona, bardzo dobrze, wszystko zamknięte. Dobrze, tutaj tepamy się najpierw do skrzyń, tam to były skrzynie i sobie idziemy tędy przez mostek. Ja w ogóle drzewca się spodziewałam, słuchajcie, jako NPC-a, nie wiem, w jakiejś zielonej kufajce. A tutaj... Nie, to nie jest NPC, zdecydowanie nie jest NPC. W każdym razie idziemy sobie tutaj i tutaj patrzcie, to jest drzewiec. Jak z dalsza się mu przyjrzymy, to faktycznie wygląda jak jakaś postać, patrzcie. O, tutaj ma oczy, usta, nos i tu jest skrzynka dary lasu. O, mamy dzisiaj dwie sadzoneczki. Dobrze, ja się może też sztepnę przy okazji na plac, bowiem nie pamiętam, czy już mi się zresetowały skrzynie u ogrodniczki i u kowala, więc jak coś, to sobie tu zbierzemy. W ogóle musimy dzisiaj zająć się moją wyspą, bo to już ludzkie pojęcie przychodzi. Dzień dobry. Aha, czyli jeszcze jest nie zresetowane. Podejrzewam, że za parę godzin będę miała tam coś do odebrania. Muszę w ogóle i drzewca, i tutaj tych dwóch synchronizować na tą samą porę. Dobrze, chodźmy w takim razie na razie do mnie. O, dzień dobry. Cześć koniki. Tak, ludzkie pojęcie przychodzi, patrzcie, tu skrzynie, robimy dzisiaj magazyn, zwłaszcza, że mam pomysł 5.60 na magazyn. Tak, co tu się zmieniło? No, ostatnio nie sprzedawałam, słuchajcie, kobla, tylko właśnie zalepiałam wyspę, jeszcze tam jest niedolepione, ale natomiast dużo kobla mam. Patrzcie, o, tutaj to robiłam zadanie, a tutaj mam tyle kobla, mam pełno tego i to wszystko od razu mówię, nie pochodzi z mojego tutaj, z mojej koblarki, bowiem nadal mam tylko dwie gąbki, więc... To wszystko pochodzi z innych koblarek. Tak samo tutaj, tu u Lady sobie biłam krówki, bowiem zadanie było, że trzeba było ubić krówki i mieć wołowinę. No, w tym tygodniu właśnie nie mamy zadań, to pochodzi z poprzedniego, a za tydzień znowu zadania będą. W ogóle też wam się pochwalę, patrzcie tu, mam wszyściutkie odebrane nagrody aż do 27 poziomu, więc jestem z siebie zadowolona, że udało mi się to osiągnąć. Dobrze, teraz tak. Ostatnio wam polecałam właśnie kilka miejscóweczek. Dzisiaj troszkę mi się to zweryfikowało ostatnio, więc... Obecnie, gdzie ja jestem najczęściej? Po pierwsze, jestem często u lisy. Lisa tutaj ma dokarmienie tymi... świnkami. Ma bardzo fajny, ładny sklep. Ponadto tutaj idziemy i tutaj jest i mob grinder i pajęczarka. Więc tutaj jest super. O, proszę. Tutaj jest zwykły mob grinder, a tutaj są pająki. O, chyba nawet ktoś jest i się bawi. Nie, wydawało mi się, że ktoś jest. Dobrze, więc tutaj jest całkiem spoko. Kolejna miejscóweczka, do której chodzę, to jest UKT. U Katie natomiast cenię sobie bardzo sklep. Tak, tutaj parę rzeczy kupowałam. Tutaj jest też skup u Katie Cobblestone'a, jakby ktoś chciał się pozbyć. Tak, w każdym razie sklepik sobie bardzo cenię. Tutaj gdzieś któregoś razu nawet znacznik kupowałam. Też tutaj można sobie ubijać świnki. Zresztą u Katie chyba byliśmy w ostatnim odcinku. No, w każdym razie dzisiaj polecam 3 dziewczyny i ostatnie to jest u Lady. U Lady to jest wszystko, totalnie wszystko. I ja dzisiaj będę próbowała się u Lady ustawić. Tutaj można sobie łowić rybcie. Tutaj, o, właśnie stąd pochodzi... O, cześć Nihika! Super, że ciebie tutaj widzę. Tutaj, no ona to ma kilof, no to jedzie. W każdym razie tak, tutaj właśnie jest super koblarka. Aż do redstone'a jest redstone, złoto, lapis, żelazo, węgiel. Nie ma jeszcze diamentów, ale czasami pojawia się również dirt, więc polecam. A co ty chcesz budować? Że ja się zapytam? Zaczynamy budować od podstawienia kloca z drewna. Taki, później... A, dobra, jak się buduje właśnie taką koblarkę? Ona jest prześwietna, bardzo, bardzo polecam. Tak, Lady się chowa? Nie, jak się chowa dziewczyna, co ją będę stresować? Chyba tobie... Wągle ci już wypadają, Nihika, uspokój się. Dobra, w każdym razie tak, tutaj mamy jeszcze sklepik, tutaj jest pajęczarnia. Tutaj dalej sklep, tutaj jest mordownia świnek, tutaj natomiast jest dalej sklep, a tutaj jest... A, tu jest mob spawner jakby jeszcze, ten mob grinder by ktoś jeszcze chciał. Dodatkowo, a tutaj jest zaklinarnia, tak? Więc jest tutaj wszystko i zaraz tutaj przyjdziemy, bo ja się będę ustawiać życiowo. Tak, stwierdziłam, że pora się ustawić. Patrzcie, mam 25 diamentów, które zdobyłam dzięki wykonywaniu zadań. Tutaj gratów mam od groma. Czekajcie, bo ja chcę sobie tak, co ja będę, to będę potrzebowała też. Tutaj już gdzieś żelazo przepalałam, ale niech się przepala dalej. Proszę, trochę tu, trochę tam. Może bym cię zjadła. Teraz tak, chwila na porządki. Skąd ja mam buraki, to ja nie mam pojęcia. Skądś są. Dobra, tutaj tak to zrobimy. I tak, najważniejsze rzeczy, które stwierdziłam, że ja potrzebuję, to jest kilof i siekiera. Bo łopaty używam bardzo rzadko. Miecz... jak się uda, to jeszcze wyjdzie, tak? Dobra, i teraz tak, idziemy z powrotem do Lady. I teraz Lady, tak, w którą u ciebie mańkę, tam. Dobrze, i ja sobie to zaklnę, bo tak doszłam do wniosku, że przecież mam już tyle tego expa, tyle wszystkiego, to czemu nie? Wydajność, no trochę średnio, ale to nic. Co ty tylko na wydajność tutaj masz zrobione? Wiesz co? No, może gdzie nie doczytałam, było napisane, że to tylko wydajności dają. Nie. W każdym razie, o, tutaj też jest skup kobla, jakby ktoś chciał, właśnie odkryłam. Tutaj jest sprzedaż, dobra. W każdym razie tak, wracamy teraz z powrotem do mnie. Chodźmy tu, bo u mnie tutaj też wszystkiego jest pełno. Dobra, zmory tu nie potrzebujemy, ale tak, wydajność pod wodą, morska fortuna nie, ostrze nie, też nie, 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 wydajność 4 mam, nie. Tak, ja mam wszędzie wydajność, musiałam się upewnić. Wszędzie jest wydajność, przyszycie, ochrona. Mam jeszcze gdzieś jakieś w skrzyni książki, tu jeszcze coś jest. Ochrona, szybkie ładowanie to nie. Tu gdzieś coś jest, o, coś mamy. Wydajność mamy. Wielostrzał, dobra. Czyli na razie taka kicha, ale to nic. Mamy wydajność... Więc wracam znowu do Lady. Lady, dzisiaj jesteś bohaterką tego odcinka praktycznie. I co ja chcę? O, siema. Ja chcę, no nie tu, nie tam, tu chcę. Jak jest? Chcę sobie kupić 2 naprawy na to. Co tu mamy? Jest, naprawa. O, bierzemy akurat 2, więc spoko. Mogłabyś tutaj kowadło postawić dla ludu. Nie to, że coś, ale no mogłabyś. Dobra, wezmę sobie tutaj. Damy, o... I tutaj, czemu nie, no tak, jakbym to odwrotnie zrobiła, to bym mogła. Dobrze, przy okazji ja bym sobie kupiła, wydajność mam, niezniszczalność poproszę 2 i poproszę, tak, szczęście 1. Dobrze, czyli mam wszystko to, co chciałam, mam jeszcze 47 leveli, więc jest ok. Daj tu niezniszczalność, super. Hejo, hejo, tak, pozdrawiam. I dawaj szczęście. I teraz tu odwrotnie. O! I się ustawiłam. Tak, chciałam się ustawić i mam co chciałam. Tylko teraz tak, tu już mam wszystko, super. Tutaj też. Ile nam zostało? 30 poziomów. Dobra, robimy, słuchajcie, ten miecz. Skoro mogę, to sobie zrobię. Tylko teraz tak, z mieczem z powrotem idziemy do Lady. Mówię, Lady, jesteś dzisiaj bohaterką odcinka, tak wyszło, sorry. To, co dałaś? Grabież 3, pięknie. Tylko tak, też potrzebuję od ciebie od razu, żeby nie było, naprawy. Wezmę sobie naprawę na miecz, a resztę zaraz sobie weźmiemy z moich skrzynek, bo tam, jak widzieliście, pełno czegoś jest. Dobra, co tu jest? Zmora stawonogów. Nie wiem, czy to chcę. Przeważnie ten. Ochrona, wybuch, fortuna, nie. Przeszycie to... O, ale szerokie ostrze by się nadało. Ostrość również. Uderzenie i... moc... Moc 4, poproszę. Naprawa, co jeszcze mamy? Tych pogromców, no nie wiem, przyszycie to też nie to. Nie umarły. No nie umarły by się, powiem wam, przydało, bo przeważnie w zadaniach jest, że bijemy zombie, więc niech będzie. Dobra, to teraz tak, miecz. Pierwsze, co najważniejsze, naprawa. Dobra, mamy to. A, szerokie jeszcze 3 jest. To na razie sobie darujmy moc. Ostrość tu nam wejdzie. Dobra, może wejść. Ile mamy mocy na tobie? Nie mamy w ogóle. Moc nie wchodzi? A, moc jest na kubraczki, dobra. Tutaj coś wejdzie, nic nie wejdzie, a z ciebie szerokie ostrze 3, ostrość 3. Nic mi tu nie wchodzi, nie marnuję tego w takim razie. Dobra, więc tak, dla was tutaj wyrzucę. Proszę, zaraz będzie otchłań, to sobie weźmiecie, bo tego nie potrzebuję. Na chwilę obecną. O! I się, słuchajcie, ustawiłam. Łopatę się zrobi jakąś żelazną, bo żelaza też sporo mamy. Halo. O, zabierzemy sobie. Wy tu. I teraz tak, teraz zadanie dnia. Gdzie ja mam środek wyspy? O! Środek wyspy jest chyba tu. Teraz zobaczymy. Bowiem, jak na samym środku wyspy... Tu jest środek wyspy, dobra. Na tym tu. O. Na samym środku chcę sobie zrobić magazyn, żeby nie było. Dobra. Tylko teraz tak. Dobra, zaczniemy robić to w ten sposób, że weźmy trochę kobla. Poproszę z tego kobla zrobić płot. Gdzieś tu jeszcze powinna mieć trochę płotu koblowego, jest. Tutaj to wraca, to idzie, to też. To też tu może iść. I tak, teraz. To na razie jest organizacyjnie tak robione, bo jeszcze nie wiem, gdzie ja te zwierzęta przeniosę, ale chcę właśnie zadbać o moje zwierzątka. Chcę im zrobić właśnie miejsca, jakieś, wiecie, obórki, jakieś coś. O. Dobra, tyle im wystarczy, bo już nie przesadzajmy. O, jedno za dużo. Te sobie będę naprawiała narzędzia właśnie na jakichś mob grinderach. Nie wiem, czy ja je też będę tu robiła, ale zobaczymy. Czekajcie, tu mam to. Raczej nie powinno się to wszystko rozliść, a zresztą ja to wezmę sposobem. Dajcie tu. O, ja sobie mogę buty wymienić, będę bardziej pszczółkowo wyglądać, patrzcie. O. Pięknie. Dobra, więc buty sio, a tutaj zrobimy tak, tu będzie tak, to będzie w tą łapkę. I zaraz zwierzyniec ze mną pójdzie. O. Tu, zapraszam. Zapraszam. Też muszę tych bambusów się pozbyć, niech mi tam nowe zwierzęta się wyspałnią, przecież nie mam ani tej, ani świnki, ani nic. Dobra, zapraszam, halo. I baranka muszę gdzieś jakąś trawę ogarnąć, bo on tu nie tego. Bo on tu nie ma jak się obrosnąć tą... jak to się nazywa? Wełną. Dobrze, konie jak zwykle się rozlazły. To jest normalne, że konie mi się rozlazły. Proszę, tu. Zostajesz. Już jeden mi się raz błąkał. Mogę ten? Mogę ten, dziękuję. I teraz jeszcze drugi konik. Przy okazji mogę to sobie zbić. I musimy trawę przenieść i kaktusiarnię trzeba przenieść, matko. Wszystko dzisiaj przenosimy, ale już doszłam do wniosku, że to jest jakiś cyrk tutaj, no koniku, no. To jest jakiś cyrk, co tutaj u mnie się wyprawia, bo wszystko kisze w tych skrzyniach. Ja wiem, że niektórzy tam piszą, że gram od początku, jak wyszedł serwer, już drugi miesiąc nie mam domku, nie mam magazynu, ale ja chcę sobie to ogarnąć, żeby to wyglądało. Więc dobra, tutaj trzeba to pozbierać, tutaj to... Ja na razie zrobię tak, że całą ziemię sobie stąd zabiorę. Żeby mi tu nie przeszkadzało. Tutaj was też. Sadzoneczki moje. O. Tylko właśnie, gdzie jest moje wiaderko? Jak nie mam wiaderka, muszę sobie kolejne zrobić. I tą wodę zabrać. Zaraz zobaczymy. Tu wiadra nie widzę. Tutaj ja postaram się o to pozostawiać. Nie ma na to miejsca oczywiście. A, tutaj jeszcze trzymam jednego nametaga. O, to musimy zaraz ogarnąć. Zajęłam się wyspą, a nie tym, co trzeba. Jejku, ja już nigdzie nie mam miejsca. O, dobra, tego się na razie pozbędę, tak. Zrobię sobie po prostu syf, bo nic innego mi tu na razie nie pozostaje. Czekajcie, bo szukam wiadra. Dobra, mam wiadro. Dawaj, to jest moja woda. Dziękuję. Ja tą wodę profilaktycznie sobie schowam. I dobra, wiecie co? Chodźmy z tymi kluczami, z tymi lootboxami, bo ja tego mam tu od groma. Weźmy sobie może... może być i tak. Uuu! Elegancko, patrzcie. Pięknie mi się tu trafiło. Super. O, i mam nagrodę z lootboxa. Ciekawe, czy na to można tą... Ale czekajcie, ja mam takie same, takie lofy, nie? Nie, tu jest wydajność 5. Szczęście 3. Niezniszczalność 4. Ten jest lepszy. Nie wiem, czy na niego można naprawę nałożyć. Dobra, tutaj nam pole pod tego wywuje się. Wiecie co? Ja jeszcze... Jak ja tu nie ogarniam. Dajcie z tego. Daj dwie skrzynki, żebym ja się tu pomieściła. To wszystko, co wygrałam, to tutaj zostaje. Ty idziesz tu, kilof też, bo muszę się jeszcze zastanowić albo dowiedzieć się, czy na niego mogę naprawę nałożyć. Dobrze, a teraz tak, to jest... Mam robotnika, epicki, eventowy i leśny, dobra. Czyli robotnika, chodźmy się przynieśmy, wylosujemy sobie, co nam tam dadzą. O, dzień dobry. 7, dobra. Co ja bym stąd chciała? Wszystko to, co jest wartościowe. O, klucze bym mogła dostać. Jajko krowy, o, też się nie obrażę. A dostałam patyki. Dobra, spoko. O, tego jeszcze nie miałam. Dobrze, tu jeszcze dwa klucze, niech się losują. Tutaj na skrzynie, wszystko na skrzyniach. Byliśmy na samym początku na skrzyniach i nie pomyślałam, żeby to wziąć. O, klucza dostałam. Jeszcze 3 robotnika. Spoko. Czyli jeszcze raz. Nie, to, tym jajkiem krowy bym nie pogardziła, powiem wam. O, kolejny leśny klucz i ognisko. Dobrze. No to teraz idziemy na skrzynię. I zużyjemy te wszystkie klucze, całe 7. Tak, tutaj jestem. Jest eventowa. Do eventowej ile ja mam kluczy? To jest leśny, epicki, eventowej mam 3. Proszę bardzo. Też tutaj dużo jajków dają. Ale zobaczę. Gąbkę bym mogła chcieć. O, oj, gąbką to ja bym nie pogardziła. Naprawdę nie. Jest! Mam gąbkę! Cieszę się, naprawdę mega się cieszę. O, i bloki nacieku. Nie wiem, czy z nich same te nacieki wyrastają. No nic. Dobra. Siema, grubcio. Epickich ile ja mam kluczy? 2. Dobra, poproszę. Też się nie obraziłabym za lootboxa, jak widzę. O, gąbki bym się nie obraziła. Zaraz sobie 3. gąbeczkę postawimy. Jej, jak fajnie. Co 3. gąbeczka dawała, bo nie pamiętam. O, więcej dirtu, też za dirty ja się nie obrażam. I chodź do leśnej, jeszcze tutaj 2 z leśnej mamy. Tutaj spawner bym mogła chcieć. O, spawner, lootboxy, gąbki tu nie widzę. Co tam mnie kwiatkami rzucasz? Dzięki. O, tutaj już tyle szczęścia nie było, ale to nic. O, też się przyda. Wzięłam to? Wzięłam. Mam jeszcze jakieś te? Nie mam. Dobrze, to wracamy. Ładnie dzisiaj nam tutaj poszło. Ta, tylko wiecie, co ja zrobiłam mądrego? Tutaj jest środek wyspy. Dobrze, tu sobie do... No to już wpisujemy, is level. Dobrze. A, trzeba reloga zrobić. Dobra, to ja tego reloga zrobię później. Gąbeczkę ja sobie w nową skrzyneczkę. Schowam w ogóle wszystkie gifty wygrane. Tutaj sobie schowamy. Proszę bardzo. To nie był wygrany gift. Okej, teraz tak, was się muszę pozbyć. No wiecie co, i dręczy mnie. Ile ja mam kasy? 5000 tylko dzisiaj wydałam. Spodziewałam się, że więcej mi poszło. Chyba że miałam więcej kasy, a nie pamiętam tego. Idziemy do Lady. Tak, bo mnie to zastanawia. Co ty tam, Lady, robisz? Weź nie rób takich rzeczy na nagraniach, co? Dobra, nie, ja chcę jeszcze jedną naprawę. Dobra, mam jeszcze jedną naprawę, idę do siebie. Chcę zobaczyć ten nowy kilof, czy mogę go wziąć pod naprawę. Weź tu i weź pod naprawę. Można, patrzcie. Mam wyjątkowy kilof, to ten wyjątkowy kilof będzie tu, to będę miała dwa. To wiecie co? Ja wiem, co ja jeszcze zrobię. Ja wiem? Nie tu. Lady, powiedz, że to masz. Powiedz, że ty to masz. No, już przestałaś się wygłupiać, dobrze. Patrzę, tam równo kopią. Tak, powiedz, że masz. Jak to nie masz? Lady, jak nie masz? No, dobra. Dobra, idę do Katie w takim razie. Może Katie to ma dla mnie. To nie tu, to nie tam. O, a stąd, wiecie co, trzeba byłoby w końcu te moje NPC przerobić też. No w sumie jak tak dobrze mi dzisiaj idzie wydawanie kasy, to może bym... Lady, gdzie ty masz książki? Emeraldy. A to są skupy wszystko. Dobra, ja książek potrzebuję. Gdzie u ciebie książki widziałam? Gdzieś kiedyś widziałam. Albo mi się teraz wydaje, że widziałam. Dobra, chyba nie masz książek. Dobrze, to idziemy w takim razie do Lisy. A trzeba byłoby, o właśnie, to kupić. Masz jabłko? Bo trzeba byłoby te moje NPC już przemienić. Dobra, tam jest spadywalnia. Tutaj te. O, pokaż, co masz z książek. I masz, bierę. Bierę, dziękuję bardzo. I tutaj ten gorszy kilof. To jest gorszy kilof, nie w tym. Tylko nie siekierę, na kiego siekiera. A nie, bo ja tu już mam szczęście, to nie wejdzie. Ha, czy mi się opłaca to zdjąć? Wszystkie zaklęcia? Tak, teraz się zostawiam, bo tutaj też jest szczęście 3. Dobra, ja będę musiała ten kilof w takim razie przemyśleć sobie, to sobie zostawię tu. No nie pomyślałam z tym wszystkim. Dobra, teraz tak. Chociaż no tak by mi się przydał ten jedwabny dotyk na czymś teraz. Nałożę na siekierę. Nałożę na siekierę, bo... No też nie. Nie, bo muszę zostawić gdzieś sobie jakiegoś dirta, prawda? Bo dirta to ja nigdzie chyba nie wygrałam, nie wylosowałam z tego, co ja pamiętam. No nie widzę. A dirt mi będzie potrzebny, co by trawa rosła, nie? Już nie będę dirta kupować, jak mam własnego. Dobra, na razie zostawimy to tu. To sobie zbiorę. To sobie zbiorę, a natomiast ten pasek zostawię. I jeszcze przemyślę kwestię z jedwabnym dotykiem, bo tak na dobrą sprawę 2 kilofy by mi się przydały, w tym 1 z jedwabnym dotykiem. O, wiem, a może zrobimy deala z kimś, co? Ja komuś dam ten kilof, ale ze szczęściem, a ktoś da mi taki sam, tylko że z jedwabnym dotykiem. O, to jest dobry interes. No... Nie wiem, jak to się cenowo ma i czy to faktycznie dobry interes, ale dla mnie to jest dobry interes. Dobrze, teraz jeszcze, póki ja tu pamiętam, tu, o, zostawię tak, tu jest złoty punkt mojej wyspy. O, ja wiem, co ja zrobię. A propos złotego punktu, idź tu, się przepalaj, tak, jeszcze gdzieś to tu mam, proszę. O, dopełnię. Zrobię złoty blok i sobie tutaj postawię, że to jest centrum mojej wyspy. Nie wiem, do czego mi się to przyda, to znaczy wiem. To będzie centrum mojego magazynu, środek mojego magazynu. W ogóle tak ja tutaj dzisiaj kombinuję, macie, i biorę sobie rzeczy, ustawiam. Ile hajsu zostało? 18, nie jest źle. A, jeszcze po 3 gąbki, patrzcie tu. To jest 3 gąbka. Punkty mam, hajsu nie mam, kocioły się zrobi, królika się kupi i będzie się go obdzierało ze skórki, ramki na przedmioty się zrobi i ogniska też się zrobi. Więc myślę, że w najbliższym czasie, może i nawet w kolejnym odcinku, uda nam się to ogarnąć. Plus, wróćmy jeszcze raz do gąbki, mianowicie 4. gąbka. Bloki węgla, żelazne klapy, latarnie dyniowe, monety, punkty mam, a nie, bo punkty mi usunie chyba. Jezu, ile przecinarek, ile obrazów. No w każdym razie jest gity, że mam zwierzątka i będę mogła z tego to robić. Tutaj szansa na żelazo już będę miała, dobra. Musiałam sobie popatrzeć, co tutaj za to mi dają, co ja dzisiaj osiągnęłam i co, że dostałam tą gąbeczkę. Dobra, tutaj już, o, będziemy bezpieczni. A czy ja tu nie mam... Tu. mam 6. Poproszę jeszcze kilka. O, proszę. I to jest centrum mojej wyspy, tu. O, dobra. I to tak zostanie, bo tak chcę. Dobrze, teraz tak. Skoro tu jest centrum mojej wyspy. A, jak tu... Tutaj w ogóle ja sobie ustawię spawn, wiecie? Tak centralnie tu, jak to się robiło. Gdzieś tu. Gracze dookoła... O, właśnie! Tu jest set home. Dobrze, ustawiony. Właśnie mój sąsiad się buduje, wiecie? Co mnie bardzo cieszy, ja bym się bardzo cieszyła, gdyby inni sąsiedzi też się budowali. Patrzcie, już tutaj widać, że jego wyspa tam się rozrasta, więc to mnie bardzo cieszy. Czekajcie, bo mi się pewnie fly już wyłączył, tak? A tutaj chcę wam jeszcze pokazać, tutaj widać kawałek sąsiada, ale on nic nie robi. Tak samo sąsiad chyba z tej strony albo z tej lewej, zaraz zobaczymy. Tak, tutaj też się nic nie dzieje. Tak, wy zwierzyniec tutaj siedzieć. A tutaj, jest wysepka, ale tam z tego, co mi się wydaje, też się nic nie dzieje. W ogóle tak się zastanawiam, jakby to ugryźć, bo tak, tam ktoś działa, prawda? Tutaj te trzy nie działają i tak myślałam, że czy dałoby radę zrobić jakiś, słuchajcie, konkurs, czy coś takiego, gdzie właśnie ktoś by wygrał te trzy niegrane miejscówki i mógł się koło mnie mieszkać i budować. To byłoby takie nawet całkiem sympatyczne i fajne. Nie wiem, jakby to trzeba było ugryźć, trzeba byłoby tutaj administracją pogadać, ale myślę, że pomysł całkiem. Dobrze, tutaj sobie to zniszczymy. Też dzisiaj, patrzcie, dużo dostaliśmy ziemi, więc będę mogła sobie zrobić jakieś bardziej ogarnięte farmy. Też właśnie będę mogła sobie oziemić, że tak powiem. O, ta się skończyła. Łopata. Oziemić będę mogła sobie bardziej wyspę, bo nie chcę mieć teraz stricte koblowej. Będzie płot koblowy tutaj w koło, jak już tam to zapełnię. Nie miałam czasu. Zajmowałam się zadaniami i właśnie kombinowaniem, żeby się ustawić pod diamenty. Nie wiem, czy jest sens robić sobie zbroję diamentową, bo tak na dobrą sprawę ja nigdzie nie walczę. Wszystko tutaj mam pooświetlane ładnie. Więc, no, nie wiem, czy jest sens. Dobra, ty się nie mieścisz, ty tu. Ja coś chciałam wziąć przed chwilą ze skrzyni, tylko za groma, nie pamiętam co. I przylazłam tu, ale nie wiem po co. Dobra, to sobie zbierzemy. Muszę na nowo sobie level odbudować, macie. Dobra, to weźmiemy. A, łopatę miałam zrobić. Dajcie tu jedną. Stąd dajcie patyka. W sumie mogłabym zrobić też i diamentową łopatę. Czemu ja nie widzę? Widzę. Mogłabym zrobić... Przestańcie tam harłaczyć, też stąd będziecie wyprowadzeni. No. Mogłabym zrobić sobie diamentową łopatę, też w sumie mam naprawę. I jedwabny dotyk jakby wziął na tą łopatę. To już by miało chyba większy sens. No dobra, ale na razie i tak łopaty diamentowej nie zaklnę, bo nie mam levelu. Nie będę kupować książek, gdzie mogę sobie przyoszczędzić, chociaż na wydajność mogę sobie założyć z książek od siebie, ale na razie dajmy sobie z tym spokój. Dobra, tutaj to jeszcze zróbmy, żeby to miało jakiś tam sens. Teraz się zastanawiam, gdzie ja zostawiłam drewno, bo mój magazyn będzie z drewna. Będzie centralnym punktem wyspy, bo stwierdziłam, że tak, domku nie będę tutaj miała. Okej, nie będę mieć domku, bo on jest tutaj niepraktyczny, na serwerze nie śpimy, nic nie robimy, prawda? Więc domek jest niepotrzebny. Ale magazyn będzie punktem takim kulminacyjnym tu. Zostawmy to. O, sporo dirtu mam. A ile mam tu dirtu? 32, patrzcie. Też spoko, dobra. Mamy 3 staki dirtu. Tutaj mnie to zastanawia, ten blok nacieku. Czy jak jego postawię, to czy mi się sople pod nim zrobią? Czy nie? Nie wiem, będę musiała się wiedzieć. Dobra, tutaj mam te. Teraz tak, czy mam gdzieś więcej? Jeszcze tu mam, bo zbierałam to dobrze, że jest. Czekajcie, zobaczmy, co na otchłani dzisiaj leży. Nic ciekawego. Dobra, dziękuję. To teraz tak. Tu jest punkt, to zróbmy tu, tam, nie tu. Dobra, o, w ten sposób sobie zrobimy i to będzie punkt, gdzie będziemy się pojawiać. Dobra, teraz tak, od tego zróbmy znowu na 3 i teraz będzie tak, Dlaczego to... Nie, to będzie za wąsko. Ja chcę mieć przestronny magazyn tą razą. Dobra, to będzie na 4, będzie już lepiej. I tak, tu będą dwie skrzynki, tu będzie przestrzał, tu. No dalej jakoś tak wąsko w tym magazynie. Dobra, nie podoba mi się to. Ja chcę mieć większy magazyn. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, do 5. I teraz co 2. No, teraz jestem, powiedzmy, prawie że usatysfakcjonowana. Dobrze, jeszcze taka istotna kwestia będzie, że tu. Tak średnia ta kwestia wychodzi. Raz, dwa, trzy, cztery, 5. Dobra. Tu. I tu 3, co ja krzywo zrobiłam. Ale nie, bardzo dobrze, że tu wyszło krzywo. O ile wyszło krzywo? Bardzo dobrze wyszło. Bardzo dobrze, bo ja też z każdej strony chcę mieć wyjście, tak? Więc dobra, z tego też na 5. bloku, tak? Tu jest 5, chyba 5. I tak, tu 2 i teraz to mi przeszkadza i muszę to zebrać. Dobra, poproszę wszystko. Piasek też by mi się przydał. Dobrze, tutaj jest. Tu i tu. Teraz te skrzynie by tu trzeba było zabrać, na nic. W każdym razie tak, od tego też na 5. Raz, dwa, trzy, 4, 5. Dobra, zgadza się. Tu i tu. I tu jest na 3. Raz, dwa. Bardzo dobrze. I teraz z tego. Czekajcie, bo sobie wizualizuję. Tu powinno być. No i moja koblarka mi przeszkadza. To czekajcie, wizualizację zrobimy sobie tędy. A, tu było w tamte. I teraz tak, 2, 2 i 2. I teraz z tej strony oddaj 2 i 3. I czemu jest... Aha, już widzę, gdzie jest krzywo. Ciebie trzeba zabrać, a ciebie dać tu. Dobra, zgadza się. Więc słuchajcie, w tym miejscu będzie mój magazyn. Ja sobie go teraz po nagraniu będę budować, żeby tutaj jakoś to ogarnąć. Tam trzeba będzie z tymi zwierzątkami też się zająć. No i będę kminiła, słuchajcie, na co dać ten jedwabny dotyk, który kupiłam, a który nie da się na ten kilof wyjątkowy. Ja go jeszcze nawet jakoś nazwę. Możecie też zasugerować jakąś dobrą nazwę dla tego kilofu. Dobrze, kochani, dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka i widzimy się niedługo w kolejnym, tak więc trzymajcie się, no i cześć.